mamy jeszcze jedną nagrodę. Nagrody zestawy Junior Box ufundował sponsor, operator sieci Play. Drodzy Państwo, żebyśmy mogli się tu spotkać już po raz drugi, ktoś musiał wydać na to zgodę, ktoś musiał podpisać stosowny dokument. Żałuję, że to nie byłem ja, ale przynajmniej wiem, kto to zrobił. Prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski, zapraszam Pana. Witam, dobry wieczór, dobry Panie wieczór. Prezesie. W tym momencie, uwaga, uwaga, zamykamy linie SMS-owe. Kiedy Roxana Węgiel wygrała Eurowizję, pomyślał pan sobie, zakładam, dobrze, że złożyłem ten podpis. Tak, nigdy nie miałem wątpliwości, że trzeba mieć marzenia. Trzeba robić to, co się kocha. I jestem dumny, że podjęliśmy tę decyzję, przed którą telewizja wzdragała się przez lata, żeby wejść w ten format, wejść w Voice Kids. I mieliśmy rację, bo nie wiem, czy czujecie, że tutaj dzieje się historia. Tutaj tworzy się historia. Zwyciężczyni Voice Kids wygrała Eurowizję. A finał kolejnej będzie gdzie? U nas. Dzięki temu Telewizja Polska stanęła w Europejskiej Unii Nadawców do konkursu o organizację, o to, żeby Polska była organizatorem Eurowizji Junior i wygraliśmy jako Polska, będziemy organizatorem Eurowizji Junior. Mogę tylko zdradzić, że w ciągu najbliższych dni podamy nazwę miasta, które będzie organizatorem Eurowizji. Zostały w stawce dwa miasta. Jedno z północy Polski, drugie z południa Polski. Za kilka dni ogłosimy, kto będzie organizatorem Eurowizji. To są bardzo dobre wiadomości dziś wieczorem. Niemal słyszę szum pracy naszych twardych dysków. Panie prezesie, chyba już będę je miał, bo czuję, że ta koperta gdzieś już się zbliża. Niesiona w rękach naszego kolegi Adama. Panie prezesie, ja już to wiem, chciałbym ogłosić światu. Ja jedną rzecz tylko muszę powiedzieć. Bo jak Państwo wiedzą, Roxana zwyciężczyni Voice Kids została naszą kandydatką na Eurowizję. Natomiast to nie jest automatyczne. To nie jest automatyczne, że zwyciężczyni czy zwycięzca wygra. Musi być jeszcze doskonała piosenka. Roxana taką piosenkę miała. Anyone I Wanna Be. Jak anioła głos usłyszałem ją, wiedziałem, że poniesie nas zwycięstwo Eurowizji, ale to nie jest automatyczne. Chciałbym, żeby zwycięzca Voice Kids był tak dobry, żebyśmy go mogli wysłać na Eurowizję tutaj do Polski. Proszę Państwa, czas przekazać tę informację, kto za moment otrzyma tę statuetkę. Otóż jednoznacznie Państwo zadecydowali, wysyłając SMS-y. Drugą edycję The Voice Kids wygrywa! Drodzy Państwo, Ania Dąbrowska! Aniu Dąbrowska! Jesteś pilnie poszukiwana na scenie. Aniu, chodź do nas! Daj nam szansę Cię wyściskać. Słońce, gratulacje! Chodź, zobacz, to jest Twój moment. Twoja statuetka. Ania Dąbrowska. Proszę Państwa, ale to nie jest jedyna nagroda. Wiadomo, że teraz trzeba zlądować w ramionach Cleo. Cleo, która dowiedziała się na 6 godzin przed nagraniem programu, że będzie w nim uczestniczyć, właśnie go wygrywa ze swoją uczestniczką. Proszę Państwa, to nie jedyna nagroda. Ania, chodź szybko tutaj do nas. Zobacz, co się dzieje. Tam stoi Roxy Węgiel, która ma w dłoniach kontrakt fonograficzny. Zgadnij dla kogo. Panie prezesie, czy pan ma stosowny instrument do podpisania? Ja mam. Bo jak nie, to my też mamy. Proszę bardzo, będzie od Basi. Tu wpisz swoje imię, zrób to jak najszybciej. Ja ci przytrzymam statuetkę na dosłownie chwilę. Proszę bardzo. Nazywasz się Ania Dąbrowska, jakbyś z emocji zapomniała. Okej, świetnie. Panie prezesie, to jest pod pańskim nadzorem, więc tu uwiarygodniamy ten kontrakt. Następna nagroda, uwaga! Dziewczyny się całują, a to nie koniec. Roxy, dziękuję ci. Zobaczcie, co się dzieje. Antek przynosi 50 tysięcy złotych dla ciebie. Też trzeba się podpisać. Uwaga, uwaga, jest podpis. Na czeku nagroda finansowa. Jeszcze to nie koniec. Zobacz, co ma Janek. Trzecia nagroda dla ciebie od Playa. Proszę bardzo, Junior Box. Ale już jej nie musisz zabierać. Antek ją dla ciebie przytrzyma. Posłuchaj, moja kochana, zobacz, tu pod pachą mam dla ciebie twoje podstawowe narzędzie pracy. Weź je.
my wszyscy przytrzymamy to, zachowamy, zaraz dostaniesz statuetkę, ale teraz zostawiamy cię na scenie i proszę zaśpiewaj dla nas to, co sprawiło, że wygrałaś. Panie i panowie, Ania Dąbrowska! Układam wszystko na nie. Dałam się zagrazić, marzyć, mieć plan. Widzisz, że świat tak trwa. Szukamy światełka jak trwa. A wokół oczu.